W nawiązaniu do tego bota do narzędzia tradingowego, ogólnie ona działa w bardzo prosty sposób: wystarczy podpiąć je do naszej giełdy poprzez api. Na giełdzie musimy mieć wolne środki. Starczy 100, 300 lub tam 600 dolarów. Zaraz wam wytłumaczę, dlaczego tak. No i później konfigurujemy tego bota, wybieramy dwie pary walutowe, bo tu akurat na dwóch parach można to testować za darmo. Jeśli ktoś chce więcej, no to tam jest później subskrypcja roczna w wysokości 250 dolarów. Jak porównuję to do Bitgapa, którego też używam już od prawie dwóch lat, no to w Bitgapi taki abonament kosztuje 120 euro miesięcznie ale nie muszę oddawać żadnego procentu z zarobku. Tu akurat jest tak, że jeśli ten automat generuje nam zyski, no to na płatnym oddajemy 20%, a na darmowym 30% z tych wygranych, trafnych trade'ów. Przejdźmy do tych botów. Tutaj są boty, zobaczcie. Ogólnie ja tych automatów mam włączonych 10, no bo na płatnej licencji można mieć 10 automatów. No i ogólnie przeznaczyłem na każdą parę walutową po 600 dolarów. Tu zobaczcie: Bitcoin zarobił 14 dolarów, Ethereum zarobiło 16 dolarów, ale tu akurat jest tylko 100 dolarów w depozycie. Do dyspozycji ma ten automat. No a tutaj ma 600 dolarów i zarobił 29 dolarów, jeśli chodzi właśnie o. Ruchy na giełdzie. Później mamy jeszcze ADE, mamy DOTA, mamy tutaj Matika, mamy Linka, mamy AWE, no i kolejny raz Bitcoin za 100 dolarów. Ogólnie to są kryptowaluty, które i tak trzymam i po prostu chcę sobie na nich handlować. Plusem tego narzędzia jest to, że po prostu one nie holduje tych kryptowalut, tak jak Bitsgap, czy każde inne narzędzie z którym miałem do czynienia, to jak były spadki, to on po prostu holdował te kryptowaluty i nie było tam żadnego zabezpieczenia, żadnego algorytmu, który by wyprzedał te kryptowaluty, przynajmniej na zero, ale żeby wróciły do mnie stablecoiny, czyli środki którymi je handluje, ten automat ma tak algorytm stworzony że on po prostu te kryptowaluty zawsze sprzedaje do stablecoinów. I to mi się bardzo tu akurat w tym podoba. No i teraz prześledźmy może tutaj transakcje na AWE. Na AWE miałem najwięcej, w sumie zarobione jest i tak samo najwięcej się tutaj dzieje. Patrząc to, co tutaj się wydarzyło, no to zobaczcie. Na starcie odpaliłem tą parę walutową z depozytem 600 dolarów. W tym momencie na balansie mam 621 dolarów i zarobione 43. Oczywiście ten Automat automatycznie reinwestuje te zarobione siano i handluje w oparciu już o ten zwiększony depozyt. Tych transakcji natrzepał on tu bardzo dużo. Jak zobaczycie sobie w historii, to tego jest tutaj mnóstwo. Akurat w tym momencie to słabo widać, no bo jestem na telefonie, ać prześledzimy tylko kilka transakcji, ja i tak będę nagrywał film na komputerze. Zobaczcie tutaj. Tu są transakcje na przykład z dnia 31.07 do 3.0. 8. No i tu w bardzo prosty sposób można prześledzić, co ten automat robi. On po prostu kupuje, jeżeli ma depozytu 600 dolarów i jest ustawione w ustawieniami takimi zalecanymi, no to kupuje na transakcję po 20 dolarów. No i widzicie tutaj pierwszy zakup miał miejsce 21.07. No i kupił tego AWE za 20 dolarów, czyli 0.2. No bo cena to jest 107,6. Później mamy Spadek, cena spadła na 105 dolarów, on znowu dokupił za 20 dolarów, potem cena spadła na 98 i on znowu dokupił, ale w tym momencie już dokupił dwa razy więcej tego Awe, czyli za 40 dolarów. Później ta cena jeszcze spadała, no i finalnie on podokupował parę razy i później już zaczynał to wyprzedawać. No i zobaczcie, pomimo tych spadków, i tak zarobił 1,70$, a finalnie zaangażował z tego, co ja tutaj mogę prześledzić, on zaangażował tutaj 173 dolary, czyli ze 173 dolarów zarobił. $72. No i tych transakcji tu jest sporo. Najczęściej są takie transakcje szybkie, czyli jak rynek sobie wzrasta lub troszkę spada i szybko odbija, no to ten automat od razu to sprzedaje. No i zobaczcie, tu kupił za 20 dolarów, sprzedał to samo z zyskiem 17 centów. No i takich transakcji jest tu mnóstwo. Tutaj kupił raz, kupił drugi, sprzedał wszystko za 36 centów zysku. No i tak Zobaczcie tu kolejny raz. Kupił, kupił, sprzedał 60 centów zysku. Tutaj 80 centów zysku. No i tak sobie to systematycznie leci. Tutaj już więcej się wydarzyło, jest dolar 30. No i teraz ma otwartą transakcję. Widać tutaj, że jest 10.08 o 3:54 po południu kupił, no i sprzedał o 4:29, zresztą tutaj zarobił 16 centów. No i tu jest otwarta transakcja, czyli ta pierwsza znowu za 20 dolarów. Jeśli chodzi właśnie o te automaty, które mają depozytu po 100 dolarów, tak jak tutaj Ether, no to tutaj trzeba po prostu zmienić to w ustawieniach. Ale ja nagram film. Poza tym na blogu to tam wszystko opisałem. Zresztą tutaj za te 100 dolarów też całkiem sobie fajnie radzi. No to by było na tyle, dzięki za uwagę. Zapraszam Was oczywiście na pełny film na YouTube'a. Trzymajcie się, hej!